porady makijażowe, które chciałabym znać wcześniej. Jeśli pod makijaż nakładasz krem, to wybierz lekki, który szybko się wchłania. Na bogatym, tłustym kremie podkład może się ważyć i wyglądać niekorzystnie. Podkład koniecznie dobierz do potrzeb swojej skóry. To znaczy, jeśli Twoja skóra jest sucha, zdecyduj się na przykład podkład nawilżający i rozświetlający. Żeby zmniejszyć widoczność swoich porów, zastosuj bazę wygładzającą i następnie puder nałóż beauty blenderem. To świetnie wygładzi strukturę skóry.